Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym słodkim poradniku wideo. Witam Was na kanale Deserek TV. Dzisiaj poradnik troszeczkę inny niż wszystkie pozostałe, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak bardzo łatwo samemu w domu możemy zrobić jadalne płatki róży. Płatki takie możemy wykorzystać później do ozdoby tortów albo jako dodatek do lodu. Zatem zapraszam na nowy materiał wideo i zobaczmy, jak zrobić jadalne płatki róży. Praca nad karmelizowanymi płatkami róży rozpoczynam od oderwania płatków od kwiatu. Róża powinna być świeża, płatki powinny być delikatne. Poszczególne płatki układam na talerzyku. Im płatki większe, tym lepsze. W szklance białko roztrzepuję widelcem. Następnie, używając pędzelka, smaruję płatki roztrzepanym jajkiem po obu stronach i odkładam ponownie na talerze. Gdy już wszystkie płatki są posmarowane białkiem, do małego siteczka wsypuję cukier puder i dokładnie opruszam płatki po obu stronach. Najpierw z jednej strony, później je obracam i z drugiej strony. Całość odstawiam na całą noc. Po więcej ciekawych przepisów zapraszam na naszą stronę www.deserek.tv.